Większość osób w Polsce, jeśli nie każdy słyszał coś o Armii Krajowej, jeśli nawet nie znamy wielu szczegółów na ten temat, to przynajmniej takie podstawowe informacje. Większość osób zna i potrafi coś na ten temat powiedzieć, ponieważ Armia Krajowa wręcz jest obecna w kulturze i historii Polski. Często pojawia się przy okazji różnych rodzajów rocznic. Różnego rodzaju materiały o Armii Krajowej, chociażby dotyczące powstania warszawskiego, ale też wielu innych sytuacji czy akcji, które Armia Krajowa przeprowadzała, jest mowa w ogólnopolskich mediach, jest o tym uczone w szkołach. Więc przeważnie większość ludzi, którzy mieszkają w Polsce o Armii Krajowej, coś słyszała, a nawet mogą powiedzieć: zapewne, że była to podziemna organizacja działająca w trakcie okupacji. Nie mówiąc już o osobach, które zajmują się czy interesują się ich historią więcej i wgłębiają się w ten temat, i nieraz nawet badają tą organizację, jaką była Armia Krajowa, czy wcześniej ZWZ, który przekształcił się w Armię Krajową. Armia Krajowa, AK, ta nazwa jest znana szerokiej liczbie ludzi, jest ona znana w społeczeństwie jako organizacja, która walczyła o wolność w trakcie okupacji. Ale oprócz Armii Krajowej były różne inne organizacje, i było ich bardzo dużo, które nie są tak znane, albo nawet szerokiej rzeszy ludzi nie są w ogóle znane, a które odgrywały dosyć istotną rolę w trakcie okupacji, a nawet twórcy tych organizacji mieli czasem ambicje, które wykraczały poza tylko kierowaniem ich własną organizacją, a chcieli przejmować też inne organizacje podziemne o o charakterze konspiracyjnym o charakterze zbrojnym. I tak było w wypadku tajnej armii polskiej. Marek Gałęzowski w swojej pracy nawet zadał takie pytanie w tytule Konkurencja dla związku walki zbrojnej, mając na uwadze tajną armię polską zadał to pytanie, ponieważ szef Tajnej Armii Polskiej chciał przejąć w pewnym momencie ZWZ albo mieć jakąś kontrolę nad zwz -em. Rozkazy były zupełnie inne z Londynu, czyli to Tajna Armia Polska miała podporządkować się związkowi walki zbrojnej. W swoim artykule opisuje też misję porucznika Zygmunta Nowakowskiego, który był wysłany przez szefa Tajnej Armii Polskiej do generała Sikorskiego. Tajna Armia Polska była jedną z najbardziej znaczących organizacji, które powstały w pierwszym okresie okupacji, czyli do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. TAP wywodziła się z dwóch grup konspiracyjnych. Jedna z grup działała pod przewodnictwem Jana Dangla. Zaczęto ją tworzyć od października 1939 roku w środowisku studentów Szkoły Głównej Handlowej. Jan Dangel był ekonomistą i studiował przed wojną w SGH. W tej organizacji, której przewodził, znalazło się kilku oficerów i podoficerów rezerwy wojska polskiego. W jej skład wchodził m.in. brat Jana Dangla Stanisław Karol. Druga organizacja, z której wywodzi się Tajna Armia Polska, to była organizacja pod przewodnictwem majora Jana Henryka Włodarkiewicza, która również została założona w październiku 1939 roku. Włodarkiewicz od 1935 roku był przydzielony do dywersji pozafrontowej, którą organizował oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, czyli Polski Wywiad, na wypadek wybuchu wojny. W 1936 roku w związku z tą funkcją został inspektorem terenowym przy Komendzie Okręgu Związku Strzeleckiego w Toruniu. W czasie kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku dowodził szpadronem kawalerii, który był raczej improwizowaną jednostką przy 41 Dywizji Piechoty Rezerwowej, również stworzonej na prędce Armii Lublin. Kiedy 20 września pod Tomaszowem Lubelskim armia skapitulowała, to uniknął niewoli i walczył aż do 15 października 1939 roku. Wtedy to rozwiązał swój oddział pod mrozami i przedostał się do Warszawy. To właśnie z tych dwóch organizacji powstała Tajna Armia Polska, a główny skład i fundament tej organizacji stanowiła grupa kilkunastu oficerów zarówno czynnej służby wojskowej, jak również rezerwy Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w kampanii polskiej w 1939 roku. Wśród nich znalazł się jeden z najbardziej znanych oficerów całej podziemnej historii Polski w czasu okupacji, podporucznik rezerwy Witold Pilecki, który stał się jednym z najbliższych współpracowników Wodarkiewicza. W skład tej głównej grupy oficerów wchodził też major Zygmunt Bochanowski i kapitan Stanisław Mirecki. Do tej grupy kierownictwa tap należy też włączyć m.in. porucznika Jerzego de Virion, który był działaczem polskiego ruchu monarchistycznego. Ta grupa w Budarkiewicza szybko nawiązała kontakt z organizacją, której przewodził Daniel, i 9 listopada 1939 roku doszło do spotkania przywódców obu organizacji, w wyniku którego powstała Tajna Armia Polska. Założyciele tej organizacji złożyli przysięgę, którą odebrał ksiądz Jan Zieja. Komendantem organizacji został major Jan Wodarkiewicz, który działał pod pseudonimem Darwicz. Inspektorem organizacyjnym został Witold Pilecki, jego zastępcą Jan Dangel. Sztab tajnej armii polskiej ostatecznie został ukształtowany w lutym 1940 roku, kiedy powołano sztab główny, którego szefem został Pilecki, w maju zastąpiony przez podpułkownika Władysława Surmackiego. Tajna organizacja polska działała sprawnie i szybko. W ciągu pierwszej połowy 1940 roku utworzono struktury nie tylko w samej Warszawie, ale również zaczęto działać poza Warszawą. Stworzono struktury w Siedlcach, Lublinie, Radomiu i Kielcach. Według raportu ZWZ-u w tym czasie TAP podporządkowała sobie kilka małych grup. ZWZ pisał wtedy, że to były grupy o zabarwieniu faszystowskim, a także wchłonął resztę rozbitego przez wsypę planu, czyli polską ludową akcję niepodległościową. Czy to były wiarygodne informacje przekazywane przez ZWZ? Trudno powiedzieć. Raczej były to organizacje, o których tutaj mowa, o leżące na dwóch skrajnie przeciwnych biegunach. Natomiast być może miało to miejsce, ponieważ TAP coś wyróżniało. Była to organizacja konspiracyjna, która uważała siebie za organizację stricte wojskową i jedynie wojskową. Ludzie w TAPie uważali, że walka o niepodległość powinna się skoncentrować na bieżącej działalności, na rozbudowie struktur organizacji wojskowej i gromadzeniu broni, a nie agitacji politycznej. O takim charakterze swojej organizacji pisał do prezydenta RP, emisariusz majora Bodarkiewicza, porucznik Nowakowski. On nawet przed wyjazdem mówił słynnemu kurierowi Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu, że szef tap tworzy organizację, która ma być kontynuacją regularnej armii i szykować kraj do powstania w chwili spodziewanej na wiosnę 1940 roku ofensywy aliantów. Służba Zwycięstwu Polski i ZWZ postrzegały wojskową tajną armię polską za jedną z poważniejszych w kraju i dążyły do scalenia jej z własnymi strukturami. Szef sztabu ZWZ, pułkownik Janusz Albrecht, w swoich zeznaniach, które składał po aresztowaniu go przez gestapo, mówił, że charakter wojskowy tej organizacji jest znacznie mocniej uwypuklony niż we wszystkich innych. I to wyróżniało tajną armię polską spośród innych organizacji. TAP zachowywała apolityczność, a inne organizacje w większości były tworzone wręcz ze struktur politycznych, tym samym były w jakiś sposób podporządkowane różnym, czy to stronnictwom politycznym, czy też rządowi polskiemu w Londynie. Nawet jeśli deklarowały jakąś apolityczność, to przeważnie były zależne od tych organizacji politycznych, czy, tak jak wspomnieliśmy, od rządu w Londynie, któremu się podporządkowywały. Kierownictwo Tajnej Armii Polskiej też miało swój program, który miał zapewnić odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozwój Polski, rozwój gospodarczy, kulturalny, polityczny, jak również Tajna Organizacja Polska miała program, który miał na celu podtrzymywać społeczeństwo w trakcie okupacji, w dążeniu do niepodległości i żeby społeczeństwo nie załamało się. Jednak tą pracą nie miała zajmować się tajna armia Polska, tylko Wodarkiewicz powierzył stworzenie takiej społecznej organizacji Stanisławowi Romanowi Danglowi Ojcu, braci Danglów, którzy wchodzili w skład tapu, to tamta organizacja zajmowała się tymi sprawami społecznymi czy też związanymi z gospodarką albo innymi rzeczami, które nie były związane ze sprawami wojskowymi. Ta organizacja nazywała się organizacją Znak. TAP jednak zdecydował się, żeby podporządkować swoją organizację władzom polskim na uchodźstwie, ale nie chciał się łączyć z żadnym przedwojennym ugrupowaniem politycznym, które działały wtedy w podziemiu. Jedną z najważniejszych spraw w działalności tap była kwestia, jakie posiadała związki i relacje ze Służbą Zwycięstwu Polski i później ze Związkiem Walki Zbrojnej. Bardzo szybko po utworzeniu Tajnej Armii Polskiej, bo już w połowie listopada 1939 roku generał Michał Tokarzewski-Karasiewicz zaproponował przyłączenie Tapu do Służby Zwycięstwu Polski. Wtedy doszło do rozmowy majora Sanojcy, który reprezentował SZP z majorem Włodarkiewiczem, jednak ten drugi odrzucił taką propozycję. Kiedy został stworzony ZWZ, to również w rozmowach z przedstawicielami Roweckiego Włodarkiewicz odrzucił takie pomysły. Jednym z oficerów, który spotkał się z Włodarkiewiczem, był pułkownik Rudnicki. On relacjonował to spotkanie i wypowiedzi Włodarkiewicza w ten sposób. Mówił m.in., że kwestionował autentyczność instrukcji generała Sosnkowskiego z 4 grudnia 1939 roku. Wspominał również o tym, że Włodarkiewicz zaczął mu snuć jakieś wielkie polityczne plany tego rodzaju, że kraj będzie sam o sobie decydował, nawet Sikorski nie będzie mi niczego rozkazywać, i tym podobne. Pułkownik Rudnicki zarzucił Budarkiewiczowi, że jest warchołem i zerwał z nim kontakt. Później jeszcze jeden oficer Jerzy Michalewski z nim rozmawiał, ale też nie dały one żadnego efektu. Dlaczego tak zachowywał się Major Budarkiewicz? Na tzw. konferencji belgrackiej w maju 1940 roku Janina Kasiuna z dowództwa ZWZ-u wyjaśniała postawę Budarkiewicza. Według niej nie chciał on podporządkować się ZWZ-owi, twierdząc, że czeka na autorytatywny rozkaz od naczelnego wodza. Jednak wcześniej były rozkazy m.in. komendanta ZWZ generała Sosnkowskiego i samego naczelnego wodza generała Sikorskiego, które były wydane 8 lutego 1940 roku i dostarczone do Warszawy 11 marca 1940. W tych rozkazach nakazano wszystkim organizacjom istniejącym na obszarze okupacji niemieckiej podporządkowanie się ZWZ-owi, czyli wejście pod dowództwo pułkownika roweckiego. W dokumentacji ZWZ stwierdzano jednak, że tajna armia polska na razie zgodziła się podporządkować pod względem wojskowym i rozmowy na ten temat trwały, ale wyraźnie nie było jakiegoś efektu tych rozmów, ponieważ we wrześniu 40 roku TAP wymieniano jako organizację, która co prawda współpracowała ze Związkiem Walki Zbrojnej, ale tylko na szczeblu Komendy Głównej. Wydaje się, że Tap jednak zachowywał dużą autonomiczność. Ambicje szefa Tapu były znacznie większe. On chciał być szefem całej konspiracji wojskowej w okupowanej Polsce i dlatego wysłał swojego adiutanta, porucznika Zygmunta Nowakowskiego, którego zadaniem było przedostanie się do naczelnego wodza, do generała Sikorskiego i dostarczenie memoriału, który został opracowany przez Włodarkiewicza. Major Wodarkiewicz zapewne wiedział o rozkazie z 8 lutego 1940 roku, ale liczył, że zdoła przekonać generała Sikorskiego, żeby to właśnie jego, Wodarkiewicza, wyznaczył na dowódcę całej konspiracji wojskowej w kraju i że to tajna Armia Polska będzie ośrodkiem, który będzie koordynował, a nawet wręcz to do niej będą należeć inne organizacje, które istnieją w kraju, i to on będzie dowódcą. Władcom wszystkich organizacji wojskowych w kraju. Wodarkiewicz chciał przekazać Sikorskiemu te swoje propozycje i uzasadniał tą swoją postawę tym, że jak wynika ze słów Nowakowskiego, który przekazał raport o memoriale Wodarkiewicza, który został zniszczony, ponieważ Nowakowskiego złapano podczas próby dostarczania tego raportu i zniszczył oryginały fotokopii, które przewoził, jednak Nowakowski sporządził raport i tam on pisał w tym raporcie o tym memoriale, że Wodarkiewicz uzasadniał tą swoją propozycję do Sikarskiego tym, że większość organizacji nie podporządkowała się ZWZ-owi i że Rowecki nie ma szans pod swoim kierownictwem złączyć wszystkich organizacji, a nawet Wodarkiewicz uważał, że większość organizacji nawet mu się nie uda zjednoczyć. Rowecki jednak krytycznie podchodził do tej postawy Włodarkiewicza, był bardzo źle nastawiony do jego ambicji. Pisał, mając na myśli działalność tajnej armii polskiej, że likwidacja lub podporządkowanie sobie szeregu istniejących organizacji w terenie potrwa, więc jeszcze szereg tygodni, a nawet może miesięcy a ambicje ludzkie rozbudzone niełatwo będzie pohamować, szczególnie w warunkach konspiracji. Kiedy Wodarkiewicz wysłał swojego emisariusza, porucznika Nowakowskiego, to nawet wtedy TAP działał odrębnie. W lipcu 1940 roku został sporządzony w kręgu Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Niepodległościowych, do którego przystąpił TAP, dokument, zapewne w którego powstaniu miał też udział Włodarkiewicz i w nim już stwierdzano, że ZWZ posiada mandat i błogosławieństwo premiera Sikorskiego, ale mimo tego nie posiada zaufania ani narodu, ani szerokich rzesz wojskowych. W tym memoriale też pisano, że słuszny czy niesłuszny jest ten brak zaufania, w każdym razie on istnieje i nie da się wyeliminować. Gołosłownym zapewnieniem, że jest inaczej niż naród przypuszcza, nikt już teraz nie uwierzy. A więc widać z tego, że Włodarkiewicz, mimo że już miał te dokumenty, dowody tego, że naczelny wódz daje mandat ZWZ-owi i Roweckiemu, to jednak próbował w jakiś sposób motywować to, że TAP nie podporządkowuje się do końca tej organizacji i że działa autonomicznie. Warto też pamiętać, kiedy to się wszystko działo. Działo się to wtedy, kiedy pozycja ZWZ-u jeszcze nie była taka silna jak na przykład rok później, kiedy Wodarkiewicz jednak zdecydował się ostatecznie podporządkować Roweckiemu. Nawet mimo tego, że ZWZ posiadał pełnomocnictwa polityczne i wojskowe, to jednak ta pozycja nie była tak silna. Oczekiwano ofensywy aliantów na zachodzie. Myślano, że ta ofensywa szybko zakończy okupację Polski, rozstrzygnie sprawę również niepodległości i nie będzie w ogóle sensu się podporządkowywać ZWZ-owi. Adiutant Wodarkiewicza, który został wysłany do Sikorskiego z misją przedstawienia mu memoriału szefa tajnej armii polskiej, brał udział w walkach we wrześniu, został wzięty do niewoli niemieckiej. Odznaczono go też krzyżem Virtuti Militari. Nowakowski przebywał kilka miesięcy w szpitalu w Kutnie, skąd uciekł 17 stycznia 1940 roku i udał się do Warszawy. Tam schronił się w mieszkaniu Jana Nowaka Jeziorańskiego i w tym samym miesiącu jeszcze nawiązał kontakty z tajną armią polską, w której objął funkcję adiutanta majora Wodarkiewicza. Jego adjutant jednak nie chciał pracować w konspiracji, chciał przedostać się do armii we Francji i Włodarkiewicz dostrzegł w tym szansę, żeby jego adjutant przewiózł do Sikorskiego memoriał. Zrobiono to, sfotografowano ten memoriał i przekazano Nowakowskiemu. Na Słowacji okazało się, że nie może samochód przejechać granicy węgierskiej, więc próbowano to zrobić pieszo, ale został schwytany. Jednak udało mu się uciec. Po aresztowaniu, tak jak wcześniej wspominaliśmy, zniszczył ten mikrofilm z raportem Władarkiewicza. Jednak sporządził on raport, który napisał do prezydenta Władysława Raczkiewicza w formie listu. Prezydent przekazał ten list 24 stycznia 1941 roku generałowi Sikorskiemu. On w swoim liście, w którym również streszczał dokument stworzony przez Włodarkiewicza, zawarł takie trzy główne punkty. Pierwsze to poinformowanie prezydenta o powstaniu Tajnej Armii Polskiej, o celach działalności, o strukturze, o zasięgu, o liczebności, o zgromadzonej broni, o stosowanych zasadach konspiracji, a także o tym, że jest wydawane z inspiracji Tajnej Armii Polskiej pismo znak Drugi punkt to były stosunki tap z ZWZ. -em. Między innymi pisał tam o tym, że powstaje wiele organizacji konspiracyjnych, że są ujemne i dodatnie cechy takiego zjawiska, a trzecim punktem był projekt powołania podziemnej komisji koordynacyjnej. Miała taka komisja, której pomysłodawcą był oczywiście Wodarkiewicz, dzielić się na trzy sekcje. Być niejako nad organizacjami podziemnymi, które działały w okupowanej Polsce i miała stanowić platformę do współpracy między różnymi organizacjami, podawano też w tym liście informacje o tym, jak skontaktować się z Budarkiewiczem. Jak wiemy, ta misja zakończyła się niepowodzeniem. Ten raport i ten jego list dotarł do władz polskich na emigracji z bardzo dużym opóźnieniem. W końcu komendant Tapu zdecydował włączyć swoją organizację do ZWZ. Działo się to zimą 1941 roku. Jeziorański pisał, że komendant Władarkiewicz zorientował się, że nie ma szans z roweckim, i dlatego zdecydował o podporządkowaniu kierowanej przez niego organizacji związkowi walki zbrojnej. Włodarkiewicz został mianowany na stopień podpułkownika i wyznaczony komendantem nowego pionu walki, Związku Walki Zbrojnej, komendantem organizacji Wachlarz. Ta organizacja działała we wschodnich rejonach okupowanej Polski. Jej zadania były bardzo ciekawe. Samą organizację Wachlarz, jej zadania, co się z nią stało, warto, żeby omówić w odrębnym materiale, który na pewno powstanie, i zachęcam do wyczekiwania i wypatrywania go na tym kanale. Wodarkiewicz przyjął pseudonim Damian. Jego śmierć, która nastąpiła 18 lub 19 marca 1942 w Lubowie, jest również zagadkowa, jak zagadkowa była też misja, którą się wtedy udał ale o tym w materiale o organizacji Wachlarz. Tak więc, jak widzimy na przykładzie Tajnej Armii Polskiej, podziemie konspiracyjne to nie było tylko ZWZ czy Armia Krajowa, było wiele innych organizacji. Wiele ludzi, których kierowało tymi organizacjami, miało też spore ambicje. Ambicje wojskowe, a inni mieli również i ambicje polityczne. I jak wiemy z historii, jednak to ZWZ i AK stała się tą główną siłą w podziemnej Polsce. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, za lajkowanie, subskrybowanie, za komentowanie. Zapraszam do komentarzy jak zwykle kulturalnych bez przekleństw. Kanał można też wspierać i twórczość poprzez portal BajkaFi, jak również portal Patronite. Linki są w opisie tego filmu. Można też wsparcie okazywać przez YouTube przycisk wesprzyj lub podziękuj pod filmem. Za każde wsparcie bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne materiały.